Zimno, gorąco i zimno. Tak jest na pustyni. Diesel Iran kupuje w Rosji. Gdzie jak Iran ma tyle... Dobra, może to nie była najlepsza droga. Podróż przez Iran to przede wszystkim pokonywanie dużych odległości. Już samo dojechanie do Iranu to jest minimum 6000 km, a później Iran jest 6,5 razy większy od Polski. Możecie więc sobie wyobrazić, że z punktu A do B odległości nie liczymy w dziesiątkach czy nawet setkach kilometrów, ale często w tysiącach. Jedziemy do Bandar Abbas, mimo że nie jest to po drodze. Chcemy odwiedzić tam rodzinę, u której mieszkaliśmy miesiąc podczas naszej pierwszej wizyty. Jeśli nie widzieliście naszej pierwszej serii, to ponownie zachęcam, gorąco zachęcam do obejrzenia. Słuchajcie, znowu przyjechaliśmy na stację, no bo przecież tyle kilometrów pokonujemy, że co chwilę musimy tankować. Znaczy co chwilę, no tam kilkaset kilometrów przejedzie, no ale praktycznie jak właśnie nam tam tankowali tak mało, no to co chwilę na stację. I właśnie Amir nas także oświecił, dlaczego teraz mamy taki duży problem z kupowaniem tego paliwa. Okazuje się, że odkąd wybuchła właśnie ta wojna z Ukrainą, to tutaj też jest duży problem, bo oni część paliwa dostawali z Rosji, my żeśmy nie wiedzieli, że właśnie diesel Iran kupuje w Rosji. Gdzie jak Iran ma tyle ropy? To w ogóle jakieś jest bez sensu. I okazuje się, że Iran owszem ropę ma, ale właśnie złoża ropy naftowej, największe złoża są w Zatoce Perskiej i oni nie mają takich funduszy, żeby te wszystkie złoża jakby... wydobywać tyle, ile oni potrzebują i importują diesla z Rosji. Podobno oficjalnie 20%, ale to nikt dokładnie nie wie. Tak czy inaczej, odkąd ta wojna z Ukrainą wybuchła, w kraju na wszelki wypadek wprowadzono takie restrykcje wewnętrzne, czyli kierowcy nie mogą teraz zatankować, oni dostali taki przydział po prostu, ile mogą miesięcznie tego paliwa zatankować. I dlatego właśnie nam dawali tylko jakąś tam małą ilość, nie? Mamy? Do pełna? O, super. On miał kartę. No, tak więc widzicie, to zależy gdzie się po prostu trafi, na kogo się trafi. Tutaj żeśmy trafili takiego bardzo fajnego pracownika na tej stacji, bo na niektórych stacjach jak przyjechaliśmy, to nie i koniec, po prostu są kamery, nic ci nie dam i nas przeganiali, a w innych, no okej, jakoś ci pomożemy, ale właśnie 10-20 litrów, no to wiecie, co to jest 10 litrów, no to gdzie to jedzie, no. Ale spoko, mamy do pełna, tak więc na jakiś czas nam wystarczy na dziś i no, może jeszcze trochę na jutro. Zimno, gorąco i zimno, tak jest na pustyni. Rano zimno, w dzień za gorąco, a wieczorem znowu zimno, tak więc musiałam się ubierać. Niedźwiedź tam rozkłada obóz, dlatego hałasuje. Przyjechaliśmy w takie fajne miejsce, ale pokażę więcej jutro, bo jesteśmy zmęczeni i głodni. Muszę wam powiedzieć, że strasznie męcząca jest ta podróż, bo robimy dużo kilometrów. Tak więc nastawię sobie budzik rano i pokażę, a teraz idę do obowiązków. Na pustyni jest wiele opuszczonych domów, zajazdów, a nawet całych wiosek. Ludzie porzucili swoje domostwa i przenieśli się do miasta, gdzie życie jest łatwiejsze. Dla nas są to idealne miejsca na nocleg, gdyż dają schronienie od wiatru, a także od czujnych oczu władz irańskich. Jak już kiedyś wspominałam, spanie na dziko w Iranie nie jest zabronione, ale służby nie lubią, gdy turyści śpią na dziko. Super jest to miejsce, możemy zobaczyć tradycyjne zabudowania, jak kiedyś budowano. To widzicie jakby te mury, tutaj o, czyli odtąd tam, taki kwadrat, to było jedno gospodarstwo. Ja tutaj widzę właśnie, jakby popatrzcie, tutaj jest, ojejku, tutaj jest dróżka, prawda? A tutaj jest kolejna już dróżka, nie? Czyli tu były takie ulice i po kwadracie takie właśnie mury, które stanowiły jedno gospodarstwo. Jak tutaj zajrzymy do środka, o, Afri, proszę, hop, już jest w środku. Ja może nie będę skakać przez murki, ale tutaj właśnie mi się wydaje, że chyba widać jakby podzielony na kwadrat i tam dalej już jest kolejny kwadrat, a tutaj sobie zajrzymy do tego, już momencik, tutaj przejdziemy, tutaj się widzimy, trochę już rozwaliło, o, zależy jak solidnie gospodarz zbudował, o, i mamy kolejne jakby podwórko, o, na tych podwórkach jak widać nie ma żadnych zabudowań, i teraz się zastanawiam, czy w środku właśnie te zabudowania były z drewna i po prostu one uległy zniszczeniu, czy były to tylko takie poletka do uprawy roślin, prawda? Do uprawy warzyw i zboża, bo tutaj mogę zauważyć, że są takie ślady jakby po grządkach. O, tu podejdziemy bliżej, to wam pokażę. Na pustyni bardzo wieje, tak więc żeby coś urosło poza wodą, trzeba też chronić rośliny od wiatru. O, widzicie? Czyli tutaj widać są zrobione takie grządki, więc najprawdopodobniej akurat to zabudowanie to było czyjeś poletko. O, tam jakiś jeden śmieć, ale generalnie tutaj śmieci za dużo nie ma, bo nie przyjeżdżają tu ludzie. A więc nie ma ludzi, to nie ma śmieci. Ale chciałam wam jeszcze pokazać tak z bliska, jak budowano. Tutaj widzę w tym miejscu takie gliniane cegiełki. O. Ale większość tych zabudowań jest zrobiona po prostu z gliny. O. Sama glina z takimi kamyczkami. Ja może przejdę tutaj dalej. O, bo tutaj taki fajny fragment widziałam po drodze, gdzie widać, że poza tymi kamyczkami do gliny mieszano także patyki. Ja widziałam w innych miejscach słoma, ale popatrzcie, tu są po prostu takie patyczki. O, nawet udało mi się łamać. Dość takie twarde patyki i wtedy jest to solidniejsze. No fajnie, fajne miejsce na nocleg. Bardzo fajnie się tu spało, spokojnie. I właśnie ten mur chronił nas fajnie od wiatru. Super. Tylko na tym jednym podwórku ostał się dom. Jak widzę, tutaj zbudowany z takiej cegły, z gliny. O. O, jak się przyjrzymy bliżej, to widać. I tu wtedy właśnie jest ta słoma, nie? Mhm. No, widać parę pomieszczeń. Tutaj w większości już też jest tak rozwalony. O. I tam z tamtej strony spróbuję przejść dookoła. Tam właśnie jest takie wejście na dół. I to wejście na dół to mogła być spiżarnia, ale mogła być też studnia. Potrafili dość głęboko kopać, żeby studnie zrobić. I takie studnie, takie podziemne studnie i korytarze były nawet w miastach. To znaczy w ogóle przecież wiadomo, że miasta budowano tam, gdzie woda, prawda? Tak więc to takie jest oczywiste. O, zobaczcie. Może właśnie woda wyschła i dlatego ludzie stąd się wyprowadzili. Dobra, Afri, nie ma wody. Idziemy. to nie była najlepsza droga. Nie. Gdzie jest taka? Bella, Bella, chodź tu. Gabi. Wow, to wszystko są palmy daktylowe. Teraz już pozbierano owoce, ale jeszcze troszeczkę gdzieś tam zapomnieli. Uwaga. I można znaleźć i sobie zjeść. To nasze podróżowanie nauczyło nas takiej pokory, takiej, jakby to nazwać. Chodzi mi o to, że żadne miejsce nie jest stuprocentowo idealne, perfekcyjne, co mówiłam już wcześniej, i żadne miejsce też nie jest beznadziejne. Zacznijmy od tego, że dla nas po tygodniu na pustyni przyjechać i zobaczyć zieleń, to po prostu jest... Wow, już to jest sama radość. I to nie jest najczystsze miejsce, bo są takie jakieś tam drobne śmieci. No ja nie wiem, dlaczego ci ludzie nie dbają. Tutaj akurat, no to za mną widzicie taką konstrukcję, oni tutaj śpią. Ja domyślam się, że właśnie jak jest ten czas, kiedy trzeba zbierać, już są dojrzałe te figi, może oni tutaj właśnie koczują, żeby pilnować, a może po prostu jest tak ciepło, że lubią tutaj spać na zewnątrz. To miejsce jest naprawdę super fajne do życia, dlatego że wszędzie jest ta woda i ta woda jest taką źródlaną, mineralną wodą, tak więc znaleźliśmy takie małe miejsce, gdzie mogliśmy się wykąpać wczoraj wieczorem, ale potem przyszedł tutaj miejscowy, no bo jak to w Iranie, nie będziesz sam, i on mówi właśnie, czy żeśmy się kąpali, czy chcemy, żeby nam pokazać miejsce, i pokazał nam dosłownie kawałeczek dalej takie miejsce, gdzie oni sami sobie zrobili taki mały basenik. I rewelacyjna jest ta woda, po prostu pięknie, piękna skóra, i w ogóle ta woda jest lekko ciepła, tak więc jest naprawdę jakiś fenomen, tutaj gdzieś wypływa z tych skał, i tam jest poniżej taki fajny wodospad, który udało nam się wczoraj znaleźć, bo w ogóle jakby początkowo mieliśmy spać przy tym wodospadzie, ale jak tam pojedziemy, to pokażę wam, dlaczego żeśmy tam nie zdecydowali się zostać na noc, tylko tutaj, w tym spokojnym miejscu. No i no po prostu chodzi o to, że właśnie nauczyliśmy się cieszyć z tego, co jest, nie? Tak jak tutaj, że jest woda, że jest spokój, że mogłam sobie nazbierać fig rano, nie? I to są takie po prostu rzeczy, które są piękne i to trzeba cenić. A coś, co jest takie no, mniej dogodne, czy to, czego byśmy nie chcieli, tak jak na przykład tutaj tam te butelki, czy jakieś porozrzucane śmieci, no to po prostu trudno, no. Jest jak jest, no. To właśnie tym różni się spanie na dziko od właśnie jeżdżenia do all inclusive hotel, do wakacji na plaży z wyczesanym piaskiem, gdzie masz, owszem, jest czysto, są leżachki, parasole, wszystko dla ciebie, ale musisz płacić na przykład 20 euro za dzień za to, że ktoś ci to przygotował. I myślę, że to nie chodzi nawet o pieniądze, ale to my po prostu nie lubimy takich miejsc, jakichś takich syntetycznych. Dla mnie te miejsca już są takie syntetyczne. Nie, że lubimy być w brudzie, bo to nie o to chodzi. Oczywiście, że wolimy być w czystych miejscach, ale po prostu bierzemy wszystko jak leci, tak jak jest. Dzisiaj uda nam się już dojechać do Bandar Abbas. Bandar Abbas jest to miejsce dla nas szczególne. Pod względem zwiedzania beznadziejne, bo tam w ogóle nic nie ma w tym Bandar Abbas, więc jakby ktoś się wybierał, to szkoda jechać. Ale to tam właśnie spędziliśmy miesiąc czasu z rodziną irańską. Mieszkaliśmy u nich w domu, bo czekaliśmy na części do złomka, które ostatecznie musieliśmy przemycać przez Dubaj, ale o tym oczywiście było w poprzednich seriach, więc nie będę się rozciągać. Tak więc chcemy ich zobaczyć, mamy nadzieję, że ich znajdziemy, bo najprawdopodobniej przenieśli się już do swojego nowego domu. Ale właśnie nie kontaktowaliśmy się z nimi, mimo że mamy numery telefonów i na Instagramie możemy ich znaleźć, bo chcemy im zrobić niespodziankę. No więc obleciałam tutaj te drzewka, tu pod drzewkami są mniej lub więcej, zależy właśnie pod którym drzewkiem. Nieraz są takie bardzo ususzone, z których już no, nic nie można zrobić, ale są też takie po prostu, które jak widzicie, o, piękne. I w niektórych miejscach właśnie są takie suche liście palmowe i tam właśnie w tych ładne, czyste, no tak więc oni nie pozbierali do końca, no bo to wiadomo, jak tam ktoś bierze na handel w takiej ilości, to nie mają czasu, no zawsze szybko, szybko, a ja tutaj zawsze jestem taki zbieracz. Idziemy do łaźni. Wczoraj wieczorem tutaj miejscowy pokazał nam, gdzie powinniśmy iść, bo tutaj wszędzie są takie, widzicie, woda leci wszędzie, strumyki i to po prostu wszędzie, z każdej strony. O, uwaga, kolejny. No, czekaj. Ja znowu sobie wzięłam nieodpowiednie buty trochę. No. O, jestem. Tobi, bring the ball. Bring the ball. Bring the ball. No, Tobi jeszcze nie przynosi piłeczek, a Bella świetnie przynosi. Bring the ball, Tobi. No, this is not the way we play with the ball. Tobi to tylko rozgryza piłki. Chodź, Bella. Tobi, bring the ball. Bring the ball. Go, Bella, go. Idź, idź, Bella. Bring the ball. No, bring the ball. Idź. Idź, bring the ball. Bella, bring the ball. Grzeczna dziewczynka, tak. Bring the ball. Ona troszkę się ich boi już teraz, jak oni urośli. To już one bawią się trochę za intensywnie, jak dla niej. Grzeczna. Uwaga! No, Tobi, bring the ball. O, tak! Bring the ball. No, przynieś, przynieś. Może i on się nauczy. No, już zostawili. Idź, bring the ball. Oni wolą patyk. Bella, bring the ball. No, poszukaj. Szukaj, szukaj. No, szukaj. No, po środku. O, masz. W tą stronę. poszły jak konie po betonie. Bring the ball, Bella, bring the ball. No, tatuś lepiej rzuca, bo dalej. O, właśnie ona lubi łapać w powietrzu. Piękny ten wodospad, naprawdę super. No, powiem szczerze, że dużo widziałam wodospadów, ale po prostu czegoś takiego jeszcze nie widziałam. Przecudny, ale niestety to jest też miejsce piknikowe dla miejscowych i jak widzieliście, jest tam ciągle pełno ludzi. My byliśmy wczoraj tam wieczorem i dzisiaj rano i po prostu jest pełno ludzi piknikujących, pełno niestety śmieci, naprawdę to już... Nie chciałam być bezczelna i nagrywać te śmieci tam przy tych ludziach, ale po prostu jest syf. Tyle wam powiem, więc szkoda, szkoda, wielka szkoda, aczkolwiek miejsce bardzo fajne, tak więc wrzucam to na naszą mapę z pineskami, polecam tak jak my spać trochę głębiej w tym gaju palmowym, pełno miejsc do wyboru, a po prostu no, wodospad sobie przyjść i zobaczyć. No, jedziemy do Bandar Abbas. A, właśnie, jeszcze chciałam tylko powiedzieć, bo może, żeście zauważyli. Musiałam się, znaczy, no, nie wiem, czy widać, ale musiałam się porozbierać, bo po prostu jest tak ciepło. Różnica temperatur jest ogromna. Tak jak 2 dni temu, żeśmy spali, 2 noce temu, w nocy mieliśmy 5 stopni, a tutaj już po prostu w tą noc nie puszczaliśmy ogrzewania, bo naprawdę było bardzo ciepło, a teraz jeszcze nie ma godziny 11, chyba coś 10:30, coś koło tego i już jest naprawdę upał, tak więc przypuszczam, że w dzień naprawdę będzie ciężko wytrzymać, tak więc tak to wygląda. Jakby się ktoś wybierał do Iranu, to trzeba mieć ciuchy na każdą pogodę, bo trzeba dobrze się ubrać. Tam na północy w centralnym Iranie jest zimno, gdy jest nasza zima w Polsce, tu też jest bardzo zimno, zresztą można w Iranie jeździć na nartach, to też pokazywaliśmy w poprzedniej serii, a tutaj już jak się zjedzie na południe, mamy 150 km do Bandar Abbas, czyli do Zatoki Perskiej, to jest upał. No, czyli w naszej europejskiej zimie tu my, mięczaki, jesteśmy w stanie wytrzymać tutejszą zimę, a w lecie to... Amir oświecił nas także. Co nam? O matko! To było kichnięcie. No. O rany. No. Tak się kończą harce i zabawy. No niestety, popatrzcie, cały namiot już jest podarty. Tutaj o już wcześniej zamek już nie przetrwał. Już przedtem jest połatany namiot. To ja nie wiem, jak my teraz jeszcze, o. Tu już było szyte i jeszcze raz. O, widzisz, Bella? Co dzieciaki narobiły? Widzisz? Nie będą mieli w czym spać zaraz.